Umysł Jana Szczepanika był niczym obieży świat, którego permanentnym stanem jest podróż. Przemierzał drogi świata techniki, ale nie cofał się również przed bezdrożami, przed ślepymi zaułkami, w których większość przed nim zawracało, widząc napis koniec trasy. Kolej żelazna, wielki wynalazek pierwszej połowy XIX wieku, odegrała wielką, symboliczną rolę w życiu Jana Szczepanika. To właśnie koleją żelazną, lwowsko-krakowską, wracała Marianna Szczepanik ze Lwowa do domu swojego brata Ludwika do Rudników. Tam właśnie w domu Ludwika Szczepanika przyszedł na świat 13 czerwca 1872 roku mały chłopiec, którego następnego dnia ochrzczono i nadano mu imię Jan. Jest wersja taka, że urodził się w wagonie kolejowym, na dworcu kolejowym. Być może chodziło o to, że Ludwik Szczepanik, on mieszkał na dworcu i on się nim opiekował. Resztę to owiewa mrok tajemnicy. Przyszedł na świat w bardzo niesprzyjających okolicznościach, wychowywany bez ojca, potem praktycznie bez matki, chociaż tutaj jest bardzo dużo zagadek. Babka nie chciała nic mówić, z uwagi na to, że w życiorysach publikowanych pojawiało się na pierwszej stronie, w pierwszym zdaniu, że był dzieckiem pozamałżeńskim. I to ją bardzo ubodło i w ogóle nie chciała mówić na temat Szczepanika. Od razu, jak zaczynaliśmy jakąś rozmowę, to babka tylko ręką kiwnęła śluz i mówi, i już było po rozmowie. Trudno powiedzieć, jakie były te najmłodsze lata Jana Szczepanika. Być może często bywał w Zręcinie, podkrośnieńskiej miejscowości, gdzie być może została mu przedstawiona pewna wersja dotycząca jego matki. Bo tutaj jest kolejna tajemnica tej postaci. Kim była matka Jana Szczepanika i co się z nią stało? Marianna wyszła za mąż. Wyszła za mąż za panka ze Zręcina. No, ten panek, zdaje się, nie chciał się opiekować Janem. I dlatego tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Trzyletni Jaś Szczepanik zamieszkał w Krośnie na ulicy Szkolnej 7, w tej oto kamienicy. Jego opiekunami byli gradowicze Wawrzyniec i Salomea, która była siostrą jego matki. Jesteśmy w miejscu szczególnym w życiorysie Jana Szczepanika. Każdy zaułek tutaj jest związany z jego dzieciństwem. Po mojej prawej stronie mamy budynek szkoły podstawowej, do której uczęszczał Szczepanik. Najlepszym przyjacielem Jana Szczepanika z lat szkolnych był Franciszek Pik. Jego matka była właścicielką kamienicy przy Krośnieńskim Rynku. Znając trudną sytuację rodziny Gradowiczów, zaproponowała, by zamieszkali w niej razem z Janem. Młody Jaś często bywał w domach znakomitych krośnian. Wykazywał się wielką pomysłowością. Między innymi w domu Janka Konstantynowicza chciał sprawdzić, co gra w akordeonie, więc pociął go na kawałki. Po ukończeniu szkoły wydziałowej w Krośnie Jan Szczepanik uczęszczał do gimnazjum w Jaśle. O postępach Szczepanika z tamtego czasu wiemy tyle, że dobrze radził sobie we wszystkich przedmiotach oprócz greki, z którą miał problemy. Kolejnym miastem stał się Kraków, gdzie w roku 1888 rozpoczął naukę w cesarsko-królewskim seminarium nauczycielskim. Wśród jego nauczycieli warto wspomnieć takie nazwiska jak Henryk Jordan, Antoni Gramatyka czy Franciszek Preissendanz. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Krakowie pracował w szkołach w okolicach Krosna. Uczył w Potoku, w Lubatówce i w Korczynie. Tu kiedyś mieściła się szkoła, w której uczył fizyki. W Korczynie Jan Szczepanik zobaczył mozolną pracę tkaczy. Zawładnęła nim myśl usprawnienia procesu tkania. Większość ludzi tam mieszkających żyła właśnie z tego rzemiosła. W związku z tym mógł on na co dzień obserwować pracę rąk ludzkich. Nim Szczepanik wprowadził swoje nowe pomysły w życie, maszyna tkacka była czymś bardzo trudnym w obsłudze, a tworzenie gobelinów trwało nawet do kilkunastu tygodni i kosztowało dość niemało. On jako pierwszy zastosował w tkactwie technikę fotograficzno-optyczno-elektryczną, czyli unowocześnił maszynę Jacquarda,
Dzięki jego wynalazkom proces tkania gobelina przedstawiającego na przykład jakiś obraz skrócił się z kilku tygodni do praktycznie kilku minut, czasem pół godziny. Godzina to już w przypadku takich większych gobelinów. Przeciw tym wynalazkom, a właściwie przeciw skróceniu czasu pracy i zatrudnianiu robotników we Francji, na ulicę wychodzili robotnicy. Oczywiście to nie jest dobra rzecz, że robotnicy wychodzili na ulicę w ogóle, ale znajdźmy innego Polaka, przeciw którego wynalazkom ktoś inny tak masowo protestował. W 1896 roku Jan Szczepanik porzucił zawód nauczyciela i przeniósł się do Krakowa. W tym mieście rozpoczął pracę nad swoją prawdziwą pasją, nad wynalazkami. Zapoznał się z bohemą artystyczną tego miasta, z środowiskiem modopolskiej cyganerii, między innymi poznając Kazimierza Przerwal-Tetmajera, Gabrielę Zapolską, Ludwika Szczepańskiego, a także wielu innych artystów. Jan Szczepanik podczas pobytu w Krakowie związał się z Ludwikiem Kleinbergiem, człowiekiem, który na ulicy Floriańskiej w Krakowie prowadził zakład fotograficzny i sklep z materiałami fotograficznymi. W ogóle XIX wiek był wiekiem wynalazków, jak niektórzy określają. Był to okres, gdzie w wielu dziedzinach dokonano przełomowych odkryć. Jednym z przykładów takich najbardziej znamienitych jest Jan Szczepanik. W 1900 roku do Przemyśla przybywa Jan Szczepanik, który został powołany do służby wojskowej, do odbycia jej w twierdzy Przemyśl. Pomimo tego, że dwa lata wcześniej został z tej służby zwolniony przez samego cesarza Franciszka Józefa ze względu na swoje wybitne osiągnięcia, został powołany do służby wojskowej w stopniu kaprala i przywiózł z Wiednia listy protekcyjne, dzięki czemu miał pewne względy u komendanta i mógł w miarę swobodnie prowadzić badania naukowe i korzystać z życia towarzyskiego. Podejrzewa się, że tutaj prowadził badania praktyczne nad telegrafem iskrowym, czyli bezprzewodowej komunikacji między stacjami, a także wykorzystywano tu jego wiedzę na temat karabinu szybkostrzelnego. Willa na Zasaniu. Tutaj mieszkał Zygmunt Dzikowski wraz z rodziną, żoną i trzema córkami. Tutaj przyjmował swoich pacjentów, jak i również zapraszał liczne grono przyjaciół i znajomych. Zygmunt Dzikowski dość szybko poznał się z Janem Szczepanikiem. Jan został przedstawiony rodzinie. Od pierwszego wejrzenia zakochał się w Wandzie, najstarszej córce, z wzajemnością. Przez cały okres służby wojskowej w twierdzy Przemyśl Szczepanik usilnie ubiegał się o zwolnienie go ze służby, w wyniku czego został zdegradowany do szeregowca i oddelegowany do Wiednia. Paderewski odwiedził Szczepanika wiosną 1901 roku w Wiedniu. Uczestniczył w pokazie przygotowanym dla zwiedzających nowoczesnego tkania gobelinów wzorzystych metodą Szczepanika. Wynalazca na pamiątkę wizyty szacownego gościa zrobił Paderewskiemu fotografię, którą wkrótce opublikowała Ilustracja Polska. Polski Edison, austriacki Edison, tak po raz pierwszy nazwał go człowiek, który był wówczas znany, Mark Twain. Odwiedził on Jana Szczepanika w Wiedniu. Wkrótce Mark Twain umieścił Jana Szczepanika jako bohatera dwóch swoich nowel. W Tarnowskim Muzeum mamy kilka gobelinów Szczepanika. Trzeba pamiętać o tym, że są dwa rodzaje Szczepaników. Są te, które zostały rzeczywiście wyprodukowane na jego maszynie, w jego manufakturze. I są te, które były później naśladownictwami, kiedy on opatentował ten wynalazek. Ja się cieszę, że mamy największy, jaki się udało mu wyprodukować. W zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie znajduje się 8 gobelinów wykonanych metodą tkacką wynalezioną przez Jana Szczepanika. Między innymi wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej czy Kościuszki. Do tej pory w Anglii jedna fabryka produkuje według tej metody gobeliny. W zbiorach rodzinnych mamy kilka gobeliników Szczepanika. Jednym z najciekawszych jest ten przedstawiający Joannę d'Arc,
Dlatego jest ciekawy, ponieważ jest zastosowana tutaj kolorowa nitka. W innych tego typu gobelinkach tego nie ma. Z drugiej strony natomiast widać dokładnie osnowę i sposób tkania tego gobelinka. W grudniu 1901 roku dr Zygmunt Dzikowski został przeniesiony na posadę lekarza powiatowego do Tarnowa. Wyobraźmy sobie Jana Szczepanika na początku wieku XX, dokładnie w 1902 roku, który przybywa na tarnowski dworzec kolejowy, by stamtąd udać się do ukochanej, która mieszkała wraz z rodzicami na ulicy Kaczkowskiego. Ślub Jana Szczepanika w mieście Tarnowie był wielkim wydarzeniem, wręcz sensacyjnym. On, 30-letni wielki, genialny wynalazca, ona, 23-letnia córka fizyka miejskiego, lekarza miejskiego, doktora Zygmunta Dzikowskiego. Z jej strony na ślubie była cała śmietanka towarzyska, natomiast ze strony Jana Szczepanika był tylko jeden jego przyjaciel. Jan Szczepanik bywa nazywany tarnowianinem z wyboru. Mieszkał tutaj w latach 1902 do 1926. To tutaj zamieszkał wraz z małżonką po ślubie, najpierw w kamienicy doktora Dzikowskiego, później w swojej własnej, którą podarował mu teść. Tutaj również odbyły się jego próby z fotografią kolorową, z fotografią barwną na dziedzińcu jednego z domów. Ulica Sowińskiego 11. Kamienica, w której Jan Szczepanik spędził kilka lat swojego życia. Na poddaszu tejże kamienicy znajdowało się jego laboratorium. Córka wynalazcy, Maria Zboińska, wspominała po latach: jak pamiętam ojca, to chodzącego z papierosem, bo szalenie dużo palił. I tam i z powrotem po pokoju. Ze spuszczoną głową i z papierosem, i tam i z powrotem wędrował. I on wtedy myślał nad czymś. Jan Szczepanik jest prekursorem w dziedzinie fotografii barwnej. Kwiaty w wazonie są pierwszą fotografią wykonaną w kolorze. Wykonane zostały metodą addytywną. Metoda addytywna polega na nakładaniu na siebie trzech klisz w barwach podstawowych. Na tych zdjęciach mamy przedstawione kolejne etapy powstawania takiej fotografii. Tutaj pokazany jest efekt końcowy. To pierwszy papier fotograficzny, który służył do wywoływania zdjęć kolorowych, został opatentowany przez Jana Szczepanika. On opatentował fotografię barwną, a zaraz Niemcy wprowadzili swoje ulepszenia i tańszą metodę. Opracowali i już jego metoda nie miała zastosowania. Jan Szczepanik z Tarnowa udawał się w wiele miejsc. Najpierw początkowo wraz z małżonką udali się do Wiednia, gdzie pracował w patroniarni galicyjskiej, tam między innymi nad fotoelektryczną metodą tkania gobelinów. Pracował przy tym wraz z Ludwikiem Kleinbergiem, człowiekiem, który finansował jego wynalazki. Wkrótce po 1902 roku współpracownicy Jana Szczepanika wycofali się. Wycofali przede wszystkim pieniądze i gobeliny z Wiednia, Drezna i wielu innych miejsc niestety nie przyniosły mu większych korzyści majątkowych. Jan Szczepanik powraca do Tarnowa na krótko, następnie w Krakowie próbuje swoich sił, gdzie odbywa się wielka wystawa fotograficzna, gdzie między innymi prezentuje swoje wynalazki w dziedzinie fotografii, ale też swój pancerz kuloochronny. Pancerz kuloodporny jest to jeden z wynalazków Jana Szczepanika. Była to zwykła męska kamizelka zapinana z boku, jedwabna, podszyta cienką stalą. Jak to wygląda dzisiaj? W tej chwili kamizelki kuloodporne pod pokryciem materiałowym zawierają wkłady balistyczne ze specjalnych tworzyw polimerowych. Materiał z pancerza kuloochronnego uratował życie władcy Hiszpanii. Z tego co słyszałem, to car rosyjski oferował najwyższe odznaczenie rosyjskie za tą właśnie kamizelkę. No ale Szczepanik jej nie przyjął ze względów patriotycznych. Chopina 11. Tutaj znajduje się dom, w którym mieszkał Jan Szczepanik wraz z rodziną. Dom ten został wybudowany w 1912 roku na zlecenie doktora Zygmunta Dzikowskiego. Po zakończeniu I wojny światowej w 1915 roku rodzina Szczepaników przybyła z Wiednia, osiedliła się tutaj. To właśnie tutaj Jan Szczepanik pracował nad udoskonaleniem filmu kolorowego, filmu dźwiękowego. Jan Szczepanik opatentował maszynę do optycznego wyrównywania przesuwu obrazów. W kamerze zdjęciowej użył trzy filtry: niebieski, czerwony
i zielony. Dzięki zastosowaniu metody przesuwu obrazów, podobnie jak w filmach czarno-białych, w filmach kolorowych otrzymał naturalne barwy. Największym sukcesem Jana Szczepanika było nagranie filmu pod tytułem Przełęcz. Był to film nagrany w Alpach Szwajcarskich. Było to trudne zadanie z tego względu, że nagranie lodowca w kolorze seledynowym było bardzo ciężkim wyzwaniem. Kamera Szczepanika świetnie sobie z tym poradziła. W poszukiwaniu za pracą, interesami, rozwojem swoich wynalazków i pomysłów Jan Szczepanik udaje się do zachodniej Europy. Osiedla się w Berlinie, pracuje nad wieloma wynalazkami z dziedziny fotografii, ale też z dziedziny wojskowości. W Berlinie Jan Szczepanik odnosi sukcesy. Nie są one spektakularne, niemniej jednak zapewniają szczęśliwy byt rodzinie. Żona tymczasem przebywa w Tarnowie, dokąd Jan Szczepanik na każde święta, na każde możliwe uroczystości rodzinne przybywa, przywożąc różnorakie prezenty. Szczepanik odniósł sukces i wynalazczy, i inżynierski, i przez krótki okres czasu nawet finansowy, ale niestety brak tego zaplecza, borykanie się z ciągłymi trudnościami finansowymi spowodowało, że nie umarł jako człowiek bardzo bogaty, natomiast jego dziedzictwo, jego spuścizna jest tak naprawdę obecna do dnia dzisiejszego, ponieważ jeżeli spojrzymy chociażby na telewizję, na kolorowe fotografie, on miał tam swój udział. Miał około 150 patentów, co świadczy o jego geniuszu. Nasz odkrywca zajął się przesyłaniem obrazu na odległość. Z biegiem czasu to mu się udało. Swój wynalazek nazwał telektroskopem. Telektroskop składał się z dwóch części. Z części, który nagrywał obraz i dźwięk i przesyłał go za pomocą fal elektrycznych do odbiorcy. Jan Szczepanik uznawany jest za prekursora dzisiejszej telewizji, dlatego że dzisiejszy sprzęt telewizyjny działa prawie na takich samych zasadach jak sprzęt wynaleziony 100 lat temu przez naszego wynalazcę. Nazwisko Jana Szczepanika występuje we wszystkich prawie aktywnościach szkoły, od tych dydaktycznych począwszy, wiele kierunków kształcenia w naszej szkole. To kierunki związane z działalnością, z wynalazkami polskiego Edisona, choćby technikum fotograficzne, czy organizacja reklamy, gdzie wykorzystuje się i film, i fotografię, czy technikum kreowania ubioru. Szczepanik ma w sobie taką niezwykłą, kreatywną ciekawość świata. Jego wynalazki wynikają właśnie z takiej potrzeby, co jest w świecie, co można to zmienić. Gdyby mówić o życiu Szczepanika, sądzę, że on miał szczęście do ludzi, bo miał naprawdę kochającą żonę, oddaną żonę. Miał wspaniałego teścia, który go wspierał w jego pomysłach, opiekował się dziećmi. Miał kochającą rodzinę wcześniej w Krośnie. Ta rodzina dała mu tę szansę uczenia się, bycia kimś. Konsorcja, które finansowały wynalazki Szczepanika, jak najszybciej chciały po pierwsze odzyskać włożony kapitał i mieć z tego zyski. On był naprawdę samotny, nie miał żadnego zaplecza, środowiska naukowego przy sobie. A poza tym jego wynalazki naprawdę wyprzedzały czas, możliwości, były na granicy fantazji. On swoim życiem dał dowód, że marzenia można spełniać, nie mając pieniędzy, nie mając zaplecza, nie mając bogatej rodziny. Szczepanik umiał skupiać wokół siebie ludzi, którzy kochali jego wynalazki, chociaż do interesów głowy nie miał. Z Berlina Jan Szczepanik musi powracać do Tarnowa. Nie jest to jednakże taki powrót, jakiego by sobie z całą pewnością życzył. Chory na raka wątroby zostaje przewieziony na kilkanaście godzin przed śmiercią w towarzystwie żony i najstarszego syna, gdzie dnia 18 kwietnia 1926 roku umiera. Został pochowany na starym cmentarzu w Tarnowie. Spoczywają tutaj również jego teściowie dzikowscy, jak również najmłodszy synek Andrzejek i najmłodsza córka Maria, która pielęgnowała pamięć o swoim genialnym ojcu. Pani Maria Zbońska to była cudowna osoba, która udostępniła pani Ani Pragłowskiej bardzo dużo pamiątek. Przybliżała postać Jana. W mieszkaniu pani Anny odbywało się wiele, wiele rozmów na temat naszego patrona. 18 kwietnia 2002 roku, Dzień Patrona Szkoły,
to jednocześnie bardzo wielka uroczystość odsłonięcia popiersia Jana Szczepanika. Przygotowania trwały niemal półtorej roku, zaś inicjatywa wyszła ze społeczności całej szkoły. To, co cenię najbardziej w postaci właśnie patrona szkoły, to chyba taka pracowitość, skromność i sumienność. To, co robił, to robił chyba dla idei i nie dla poklasku, nie dla nagród i chyba o to czasem chodzi w takich wielkich działaniach. Moja babka Waleria była siostrą Marianny, matki Jana Szczepanika. Ja pamiętam, że obraz Jana Szczepanika zawsze wisiał u niej nad łóżkiem i jak tutaj już jej tak mocno coś dokuczyło, no to ona tak stawała przed tym obrazem i mówi: oj Jaśku, Jaśku. To, co w jego życiorysie jest najciekawsze, że z nauczyciela fizyki przekształcił się w wynalazcę i to porządnego wynalazcę, który wciąż szukał czegoś nowego, znajdował. Niestety wynalazki wtedy były bardzo drogie, dużo kosztowały nasz kraj wtedy, jak i teraz tak naprawdę. Nie stać nas na prawdziwych wynalazców, w których trzeba dużo wkładać. I tak niestety imię Szczepanika przez tą drogość wynalazków wprowadzanych w życie zanikało, aż o mało co nie zanikło. W 2004 roku była ustanowiona nagroda imieniem Jana Szczepanika, którą wręczamy najlepszym absolwentom szkół technicznych o profilu elektrycznym z Tarnowa i okolic. Jan Szczepanik stał się wzorem przedsiębiorczości dla nas i również zainspirował do utworzenia nagrody nazwanej jego imieniem. Nagrodę tę Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie przyznaje za znaczące sukcesy gospodarcze i zaangażowanie społeczne właścicielom i menadżerom firm z regionu tarnowskiego. Z okazji 140. urodzin Jana Szczepanika powstała inicjatywa dzięki pani Annie Pragłowskiej zrobienia w Muzeum Techniki wystawy. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem cały szereg osób spoza Muzeum Techniki i spoza towarzystwa Jana Szczepanika się w to zaangażowało, dlatego że jest to postać nietuzinkowa. Wystawa, która była początkowo planowana na 2 miesiące, była w Muzeum Techniki 5 miesięcy. Obejrzało ją kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Fundacja imieniem Jana Szczepanika powstała w 2003 roku. No, była ona wynikiem jakby takiego zapotrzebowania lokalnego z punktu widzenia właśnie promowania, zresztą celem nadrzędnym jakby fundacji jest właśnie promowanie sylwetki Jana Szczepanika w kontekście jego życiorysu, związku z miastem. Fundacja zgromadziła wiele pamiątek po Janie Szczepaniku, dlatego często proszona jest fundacja o udostępnienie tych materiałów na wystawy w różnych miejscach w kraju. Działania te to również publikacje. Większość publikacji o Janie Szczepaniku, przynajmniej od lat 90., odbywa się przy udziale fundacji. Zafascynował mnie człowiek z filuternie zakręconymi wąsikami, błyszczące oczy marzycielskie. Dowiedziałem się, że zajmował się wynalazkami, że wynalazł film barwny. To mnie wtedy interesowało i zawsze ten Szczepanik w moim życiu był ważny. Dlatego też, gdy dostałem propozycję wydania książki Janie Szczepaniku, nie zastanawiałem się ani przez moment. Czy to jest oryginalna kartka, której pewnie nie widziałeś? Nie widziałem, to fakt. Nie widziałem, ale widać, że uczęszczał kiedyś na lekcje kaligrafii. Tak jak chyba kiedyś to było powiedziane w domu, no to było tak, że w 1939 roku, jak Warszawa została zdobyta, a firma Szczepanik Film była na ulicy Marszałkowskiej w okolicach ulicy Litewskiej, Niemcy weszli do laboratorium, w którym były wszystkie pamiątki, bo dziadku filmy. Ta firma działała, tak, do wybuchu wojny i produkowała filmy. Wtedy w tej firmie był mój stryj. Niemcy weszli i polali benzyną wszystko, co się tam znajdowało. Dali mu pudełko zapałek i przyłożyli pistolet do głowy i powiedzieli: masz dwa wyjścia, albo to podpalisz, albo stąd nie wyjdziesz. Mój stryj to podpalił i wyszedł. W czasach, kiedy młodzież
cierpi na brak autorytetów, albo nie umie ich szukać, albo dorośli nie są w stanie im tych autorytetów podsuwać. Myślę, że Szczepanik może być świetnym idolem dla młodych ludzi, ponieważ po pierwsze był marzycielem, zdeterminowanym. Odkrył świat, pokazując go, czy to poprzez barwną fotografię, czy przez wiele innych wynalazków. Nie miał ojca, nie miał matki, wychowało go wujostwo, ale on z nimi przez cały czas utrzymywał kontakt. To może być też wzorzec dla młodych ludzi. Jak żyć w trudnych czasach, by być człowiekiem?